obietnice przed wyborami parlamentarnymi, teraz są przed samorządowymi. Premier Morawiecki obiecał w tamtym roku, na razie skończyło się na niczym. Teraz Częstochowa sama chce wybudować nowy stadion, na którym mecze będzie mógł rozgrywać Raków. Paweł Jędrusik. Po pieniężnych obietnicach rządu PiS w urzędzie w Częstochowie pozostał tylko ten czek. Były czeki i obietnice ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego i na tym się skończyło. Ten częstochowski projekt był wskazany tuż przed wyborami parlamentarnymi jako taki zaliczony wstępnie do, czy skierowany wstępnie do dofinansowania. Natomiast wiemy też, że to było tak naprawdę 35 projektów na kwotę bodajże 1 190 000 000 zł przy tak naprawdę za środkach zabezpieczonych na ten cały program w wysokości 150 milionów złotych. Miasto na pieniądze czekać w nieskończoność nie zamierza i planuje wybudować nowy stadion. Na razie Częstochowa ogłosiła pracę nad studium wykonalności budowy stadionu. Ma wskazać, jaki to ma być stadion i gdzie mógłby się znajdować. Czy my w te zapewnienia wierzymy? To jest wielki krok do przodu. Do tej pory nie było w przestrzeni publicznej takiej rozmowy. To były tylko rozmowy zakulisowe. Pierwszy raz, na ile znam historię tych negocjacji, mamy jawną, jasną i publicznie ogłoszoną deklarację. Takie studium ma być gotowe w ciągu 3 lub 4 miesięcy. Kolejnym etapem będzie przetarg na wykonanie projektu stadionu. Na razie nie wiadomo, ile mogłaby kosztować budowa nowego stadionu, bo na takie szacunki jest za wcześnie. W pierwszym ruchu jednoznacznie określić, czy jest możliwość w ogóle zbudowy tego na obecnym, w obecnej lokalizacji. Według nas nie. Raczej patrząc na dostępność wody, energii elektrycznej, rozwiązania komunikacyjne, no nie może być tam obiektu na 10 czy kilkanaście tysięcy ludzi. Jednocześnie miasto już ogłosiło przetarg na realizację drugiego etapu rozbudowy stadionu Rakowa. W jego ramach mają powstać m.in. nowe boiska treningowe czy nowe budynki klubowe.